8 maja 2022, Racibórz. Słowiańska osada, gdzie ją założył Ratzeburg. Powstała właściwie w 1060 roku. Jesteśmy w klasztorze, byłym klasztorze Norbertanek, gdzie jest pochowana trzecia polska królowa, Małgorzata Brandenburska. Urodzona w Berlinie, który założył jej dziadek i babcia Bożena, zmarła we Wrocławiu 27 maja 1270 roku. Królowa nasza Polska, Małgorzata, była koronowana w Gnieźnie 26 czerwca w 1295 roku. Dzisiaj myślę o naszym wspaniałym kapłanie, jedynym kapłanie, który odszedł do wieczności z 6 na 7 maja tego roku, kilka dni temu. Jak mi trudno, jedyny kapłan, ukochany nasz, tak bardzo się cieszył, że wróci do nas. To był kapłan niezwykły, kapłan prawdziwy. Dzisiaj ksiądz Michał Woźnicki ogłosił, że będzie dla niego jutro msza święta w klasztorze, gdzie byłam 8 maja 2019 roku. Wysłanniczka kapłanów z Dachau, biskupa Neuhäuslera, błogosławionego księdza Michała Woźnickiego, Józefa Woźniaka z Hamburga, który przeszedł Dachau, który był z kustoszem w Tulce. Nasz ksiądz Michał Woźnicki modlił się za księdza Wodzaka, a ksiądz Wodzak modlił się za niego. Był to wnuk brata biskupa Neuhäuslera, biskupa Rosentretera, Augusta Rosentretera z Perplina, gdzie tak wielu ludzi zginęło. Decyzja chełmińska była. Jezu, ufam Tobie. Dzisiaj też wspominamy naszą świętą Tereskę z Śląska, Dulcisimę. Dzisiaj są urodziny proboszcza z Ars, świętego Bonifacego. No i rocznica pierwszej komunii świętej Tereski, kiedy w Pompejach została uzdrowiona dziewczyna. 8 maja 1884 roku. Matko Boża, Królowa Polski, która się objawiła 8 maja w 1610 roku na Wawelu. Święty Stanisławie, który byłeś koronowany, kanonizowany 8 maja. Wszyscy święci, pomóżcie nam. Polska zmartwychwstanie. Polska zmartwychwstanie, tak. Taka była encyklika 20 października 1939 roku ostatniego fatymskiego papieża Piusa XII. Tego dnia w Perplinie zamordowano z Perplina 24 kapłanów, profesorów mojego taty, apostoła Bożego Miłosierdzia. Wszyscy święci, wszyscy męczennicy. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Tak mówiła nasza święta Edyta Stein, która w dniu swojej kanonizacji uzdrowiła cudownie córkę mojego dyrektora, który urodził się tutaj w Raciborzu, jest teraz w Berlinie, tam gdzie urodziła się polska królowa Małgorzata Brandenburska, która jest tutaj pochowana. Jezu, ufam Tobie, Bóg wszystko widzi. Wszyscy święci, prosimy Cię. Prosimy Matkę Bożą, Królową Polski. Polska zmartwychwstanie i zmartwychwstanie. Dziękujemy Panu Bogu za świętych kapłanów i prosimy za duszę naszego ukochanego księdza, księdza Wodzaka. Jezu, ufam Tobie. Dobry Jezu, nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
Dziękuję Bogu. Dziękujemy wszyscy.